Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na objętych powodzią częściach województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W naszym województwie to powiaty bielski, cieszyński, pszczyński i raciborski oraz miasto Bielsko-Biała. Jak przekazał premier Tusk, wszyscy poszkodowani mogą liczyć na 10 tysięcy złotych pomocy doraźnej od państwa. W dalszej kolejności rząd chce przeznaczyć do 100 tysięcy złotych na remonty mieszkań oraz do 200 na odbudowę domów. Zwołałem to posiedzenie przede wszystkim, żeby jak najszybciej przyjąć rozporządzenie o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Mamy w dyspozycji w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej takie narzędzie jak nakaz ewakuacji, ale tak jak już wspomniałem wczoraj, zdaje się, że wczoraj rano w Kłodzku, kiedy to jeszcze było możliwe, będziemy tylko w sytuacji rzeczywiście, gdzie jest bezpośrednio zagrożone życie ludzkie, będziemy używali tej możliwości prawnej. Zwróciłem się do ministra finansów i w tej chwili mamy zapewnioną rezerwę na potrzeby miejsc i ludzi ogarniętych powodzią. W tej chwili 1 mld zł. Minister finansów zapewnił mnie zgodnie z naszym oczekiwaniem, że środków na pomoc bezpośrednią i tą długofalową nie zabraknie. W tej chwili, po dzisiejszych decyzjach rządu, od dzisiaj każdy dotknięty powodzią, dramatem związanym ze stanem klęski żywiołowej, mówię o podtopieniach, zalaniach, zawaleniach się budynków, zalaniach garaży, utraty samochodów, o stratach związanych z powodzią, a także z innymi klęskami. Będzie mógł, i to w bardzo prosty sposób, mówimy o prostych wnioskach, mamy to przećwiczone w 2011 roku, będzie mógł zgłosić się do władz gminy, tam gdzie mieszka, tam gdzie poniósł straty i właściwie od ręki, po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta czy miejscową opiekę społeczną, będzie do jego dyspozycji 8 tysięcy plus 2 tysiące złotych bezzwrotnej, natychmiastowej pomocy.